Witam w drugim sezonie oglądania Hardcore Teaching. Tak patrzę, to jest najbardziej oglądable. Więc zaczynajmy od Wyspy Totalnej Porażki. Najlepszego serialu, jaki oglądałem, co ma dużo sezonów. Następny na liście jest 7 grzechów głównych. No dobra, zaczynajmy. Będzie dużo gadu-gadu, więc kto nie znosi, to niech się trochę pouczy, bo to jest szkoła, ma się uczyć. Pierwsze wyzwanie na wyspie. Najciekawszy, bo największy. Wciąż on próbuje się z kimś utożsamić. Bój. Wysokość, której skakał po 310 metrów. Ogromna prędkość, którą miał w tym momencie uderzenie. Nie wiem, czy to jest prawda. Ale wiadomo, że jest to prawda. Jest to prawda. Byłaby niemożliwa bez siły oporu. Tak, nie. Temperatura dla warunków ziemskich wynosi około minus 0. Może prawie 3,6. Ogromna. Jak użyć siły, którą uderzył, mnożymy masę razy prędkość przed. Ale w serialu powiedział, że ma 125,5 kilo. No to co, dali mu aż 200? Czas zatrzymania, przyjmuję wysoką. Czyli po prostu się naćpali. A mówiłeś, że to są moczniki. Mówiłeś, że harnaś to szczochy. Oczywiście harnaś nie jest patronem tego odcinka. Po 40 godzinach mamy natomiast takie coś, że nasze wydarzenia się zetną. To znaczy, nie będziemy wiedzieli, czy wydarzenie wydarzyło się na... Przecież widać, że te oczy są narysowane przez niego. To nie są prawdziwe oczy. Teraz porównanie. Widzicie? Dosłownie inne oczy były. Ścieżki nie spania, czy gdzieś w środku nie będziemy mieli takiego rytmu dobowego, wiecie? Po 50 godzinach natomiast odczujemy potężny ból głowy. Zaczyna się walka tak na dobrą sprawę organizmu, by potem po 60 godzinach nasz mózg zaczął mieć halucynacje. Raz na koloniach miałem walkę o to, czy przeżyję w zwykłym basenie. Temperatura była tak zimna, że jak się da orężadę, to po jakimś kwadransie jest już gotowa. Halucynacje pokroju Owena. Miał generalnie... Tam chyba coś widać, panie montażysto. Okej, większy odpał jak nasi bohaterowie po 70 godzinach. Po 70 godzinach nasz organizm chce się wyłączyć, to zaczyna się już totalna walka z samym sobą. Czyli używają klik. Alt, R, zapomniałem. Chyba shift. Którą mnie widać kłę? Nie będę próbować. Nasza alternatywka forever wygrała. No cóż, alternatywko, usiądź mi na mordzie. Nie, w ogóle co to jest za trend, jakoś my te alternatywki nie rają. Nie jara alternator, bo jak nie mogę zapalić samochodu przy minus 7 stopniach Celsjusza, to bardzo mi się przydają.
Właśnie dlatego kocha alternatywki. Tylko po co mu ta Weronika, skoro bardziej woli alternator? Okej, okay. Ale no w sumie są Gusta i Guściki i dzięki temu nasza cywilizacja mogła jakkolwiek przeżyć, bo gdyby podobała nam się jedna osoba, to nasza cywilizacja by się przeżyła. Prawdopodobnie ty, Piotrusiu, z ósmej chce być tego filmiku do oglądu. Muszę się zapytać, czy w mojej ósmejce jest Piotrek. By i tak nie oglądał. Jeszcze na hardcore.pl! Po najlepszą naukę i wiedzę. Pamiętajcie, to jest 20. Twoja przyszłość jest w moich rękach. Weź, moja na pewno nie. A może jednak. Po wielkim maratonie z nie spać, zwiedzać, no i biegać 20 km mamy gadyczną grę w zbijaka. Biorąc pod uwagę to, że piłka porusza się z prędkością 4 metrów na sekundę, ma. Czyli po prostu będzie obliczać rzucanie Owena, bo to naprawdę było mocne. Prosimy o materiał. Z pół kilograma, a... Nic dodać, nic ująć. Podniesienie mu z połudę, że piłka to jest około 2 mm, okej? Okay? Siła, z którą dostajemy taką piłką, to jest mv kwadrat przez 2s. Uwzględniając jakieś siły oporu, powiedziałbym, że jakieś 120 N w rzeczywistości ich uderzało. Czyli to jest tak jakby, no nie wiem, 12 kg na nas usiadło, albo w tym przypadku 20 kg. Czy boli? No boli, no kto dostał kiedyś piłką w jaja, ten wie. Ja nie dostałem piłką po jaja, ale dostałem w inne miejsca. No i dlatego raz kiedyś walnęło mnie 20 kg, jakoś przeżyłem. Jak widzicie, jeszcze nagrywam. Dzisiaj się zastanawiam, czy ja bezpłodny nie jestem. Co to nie jest tak? No sądząc po tym, że zaprosiłeś jakiegoś obcego dzieciaka, to chyba tak. Kopanie żywcem Gwen. Niby miało być na 5 minut, bo to była walka z największymi rękami. Ostatecznie okazało się, że przez zaniedbania Trynta mieliśmy kilka godzin. I teraz perspektywa tego, ile to było godzin, bo jeżeli od dwóch w górę, to raczej Gwen już dawno by kropnęła. Jeżeli poziom tlenu w powietrzu spadnie do określonego pułapu, powoli zaczynamy się dusić, będąc w zamkniętym pomieszczeniu czy tej trumnie zakopanej żywcem. No tego tlenu zaczyna nam powoli... A tak do tematu alternatywek, to proszę... Jak dorosnę, też mi tak zrób. Chodzi o alternatywkę. Brakować jeszcze dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nie oddychamy mega powoli, wiecie, wyczylujemy się, medytujemy, tlen może nam się skończyć po około 30 minutach. Dochodzę do wniosku, że alternatywka by już dawno pożegnała się ze światem, okej? Okay? Nie. Proszę cię. Jeszcze a propos tych lęków, tam jest jeden taki dość duży lęk, a mianowicie to, że Cody tam musiał rozbrajać bombę. Bombę! Ja nie muszę chyba tłumaczyć po ostatnim odcinku z Kevina samego w Nowym Jorku, że... Może zobaczę, jak się uda, bo jak się uda, to może się uda. No bomba jest bomba, to nie mogłaby... Potem mieliśmy zabawę ślepego Wilhelma Tella i to nie było zbytnio dobre, bo oni tam się rzucali jabłkami tylko do tego, żeby stracić strzałę. Plus potem Harold zjeżdżał, widząc balony. Najciekawszy jest ten zjazd ostatni na sankach wysmarowanych jakąś substancją. Baloni. Substancją, która powoduje zmniejszenie siły tarcia i ostatecznie jechanie na ślepo do mety. Z jaką siłą uderzyli... Co? Wierzcie mi, tutaj ponownie Mateusz z przeszłości, nie wiem co to jest Kuprimi i Kupis. Czy ja powiedziałem przyszłości? Ja chciałem powiedzieć przeszłości. Na serio tyle waży 16-latka? 16-latek? Jak będę miał 16 lat, to sprawdzę. Bo bym pamiętał, że ten kanał jeszcze istnieje. Naprawdę boli. To jest jakaś część słonia. Thank you.
Kiedy się zaczyna ważenie trzeciego stopnia? A tak tylko się pyta. Mózg wydaje informację, że trzeba. Przepraszam, bo coś usłyszałem, ale jak widać, to chyba tylko jest ten materiał. Skoro to jest nerw trójdzielny, to gdzie ma trzecią część? Pierwszy język, drugi czoło, a trzecie to gdzie? Jabłko Adama? Na pewno. Czy ja coś przegapiłem? Welcome. Pani, której generalnie tren skakał ze spadochronu w wysokości 2 km na Wersal. Teraz jaką siłą uderzył? Siłują przy tym, że to jest siła, w jaką uderzył? Dwadzieścia pięć ton. To prawie osiem słoni. To ponad osiem słoni. Osiem słoni i to na słoniny. Trzeba było tak powiedzieć od razu. To dobrze. A ktoś się powtórzył? Tylko pytanie, dlaczego chciało ci się powtarzać to samo, tylko z bardziej większymi obliczeniami? No nie rozumiem, typa.